Niedługo odbędą się zjazdy sprawozdawczo-wyborcze w związkach sportowych. Czy spodziewa się Pan jakichś zmian personalnych oraz koncepcyjnych na dalsze działanie związków? Ja bym bardzo chciał, żeby takie zmiany nastąpiły, bo jak pokazał Polski Związek Zapaśniczy, można dokonać takich zmian i one są niezbędne do tego, żeby sukcesy w przyszłości zaczęły się pojawiać. Bo przykład Janikowskiego to jest wierzchołek tak naprawdę tej całej piramidy, która została stworzona, bo Damian Janikowski został wychowany dzięki temu, że zmieniło się bardzo wiele w związku. Po pierwsze, pojawił się nowy prezes, młody, prężny, z otwartym umysłem menadżerskim Krzysztof Kłosek, który postawił na kontakt z mediami, który postawił także na młodą kadrę trenerską, na trenera Wolnego, na trenera Zawadzkiego, trenerów, którzy chcą się uczyć, którzy mają potencjał, mają ogromną wiedzę i potrafią swoje także umiejętności przelać w serca i umysły i całe ciała zawodników. I to się stało w przypadku Janikowskiego, który, tak jak mówię, no jest jakby produktem tych wszystkich zmian, które nastąpiły. Natomiast to jest dość skomplikowany i zawiły proces, bo Krzysztof Kłosek jako prezes związku jest postacią jedną. Natomiast jeszcze są ludzie, którzy tworzą te związki w terenie, a oni często nie są zgodni, jeśli chodzi o prowadzenie pewnych zmian czy pewnych koncepcji. Mówię tutaj o pracy związku i o systemie szkolenia, bo to jest najistotniejsze, żeby stworzyć dobry system szkolenia, który będzie budował od podstaw młodzież, która w przyszłości może stanowić o potędze. Zatem podobnie zresztą, jeśli idzie o judo, bo sytuacja w judo jest analogiczna, czyli w terenie mamy wciąż ludzi, którzy od lat pracują, od lat budowali, oczywiście są zasłużeni, ale mają pewne skostniałe schematy w głowach, które należałoby zmienić, a na wierzchołku tej góry mamy młodych, prężnych prezesów, tutaj w postaci Wiesława Błacha, fantastycznego kiedyś zawodnika i trenera kadry, ale jeżeli jest tylko jeden człowiek, a reszta nie jest w stanie go poprzeć i pomóc mu w tych zmianach, no to wtedy mamy, generalnie mówiąc, klapę. I oby te zmiany wciąż się toczyły sukcesywnie, oby te dyscypliny się rozwijały, no bo jest naprawdę o co walczyć. Myślę, że warto by było także w kontekście rozwoju kultury fizycznej w Polsce, aby dyscypliny sportów walki były popularne wśród młodzieży, bo jak obserwujemy czasami młodzież, która z nieskanalizowaną energią rozbija budki telefoniczne, przystanki autobusowe i tak dalej, to znacznie lepiej byłoby, żeby poszli w sport, żeby próbowali skanalizować te energie, agresję, jakkolwiek to nazwiemy, na sztukach walki i być może z tego będziemy mieli fantastycznych zawodników jak Janikowski. Janikowski to także nie był jakiś specjalnie sympatyczny aniołek w młodych latach. Ma także w sobie taki gen zabójcy, jak ja to nazywam, ale to jest idealne właśnie do tego, aby być dobrym zawodnikiem sztuk walki. I takich postaci musimy szukać i musimy także szukać szerokich zmian systemowych. One trwają, ale to jest proces długotrwały. No i myślę, że jeżeli nie zostanie zatrzymany, no to powinno iść wszystko w dobrym kierunku. Także ja wierzę, że te zmiany będą kontynuowane i że młode, otwarte głowy będą wciąż mogły realizować swoje koncepcje, jeśli idzie o kierowanie jednym związkiem i drugim, no bo jeżeli tak się stanie, to możemy się spodziewać, że w Rio podczas kolejnych igrzysk będziemy mieli więcej medali zarówno w jednej, jak i drugiej konkurencji.